Natomiast w obecnym sezonie rozgrywkowym młody napastnik zdążył strzelić już 3 bramki, pobijając swój dorobek z poprzedniego sezonu. Na pewno oczy będą chciały być skierowane w jego stronę. Oraz Olivier Wydre. I rozpoczynamy pierwszą połowę spotkania. I rozpoczęli, jednak niecelnie. Mazurek do Goncerza. Goncerz! Z dystansu, ale dobrze ćwik. Sparta ma zawodników, którzy potrafią strzelać bramki głową. Dośrodkowanie jednak do nikogo. Wybija to jak najdalej Kevin Rocki. Jednak futbolówka jeszcze trafia pod nogi Mazurka, ten do swojego brata. Dośrodkowanie w pole karne, tam wywracany Goncerz. Lecz jeszcze Sparta przy piłce. Dośrodkowanie w pole karne jednak niecelne. Teraz możemy mówić o dużej kontrowersji. Jeszcze ukarany żółtym kartonikiem w 17 minucie Grzegorz Goncerz. Faulowany. Jednak arbiter nie reaguje. Ale może za chwilę, bo niedokładne podanie. I teraz Kasprzyk. Do Rudzkiego. Rudzki. Dośrodkowuje w pole karne, jednak dobrze wawoczny. Jeszcze próbuje wywalczyć. Jeszcze raz Rocki. Zagrywa! Zagrywa do Severina, ten blisko znowu trafienia. Teraz Goncerz jeszcze próbował zagrać głową. Ostatecznie Sparta utrzymuje się przy piłce, jednak szybko traci. Buchta. Zagranie do Severina. Severin próbował teraz minąć Kucharskiego. Ale jeszcze Gwarek. Zdrzałek. Pole karne, jednak oddalone zagrożenie. Ale jeszcze. Kolejne dośrodkowanie. Strzał głową, ale obok bramki. Piłka odchodząca. Teraz próbował ładnie to wykończyć. Skończyło się podaniem. Jeszcze oddalenie zagrożenia i Mazurek teraz. Daleko do Goncerza, nie ma mowy o spalonym. Sytuacja sam na sam, Grzegorz Goncerz podaje do Mazurka. Mazurek przyjmuje, strzela, ale jeszcze ćwik. Jeszcze Goncerz. Jednak na pozycji spalonej Mateusz Mazurek. Cały czas wynik 0-0 po 30 minutach gry. Buchta. Zauważa Kowalika. Kowalik do środka. Tam był. Dobrze wyjęta piłka przez zawodników Sparty Katowice. Mazurek. Faulowany. Stały fragment gry z dokładnej pozycji do zagrożenia bramki. Bramkarza Gwarka Ordontowice. I ukarany żółtym kartonikiem zawodnik drużyny gospodarzy. Teraz duży błąd doświadczonego obrońcy, Severin. Czy wykorzysta ten błąd? Strzał! I mamy bramkę! Duży błąd Radka Krzyśkowa teraz skutkuje utratą pierwszej bramki przez Spartę Katowice. 43. minuta spotkania. 43. minucie spotkania strzelił kapitan drużyny Jakub Severin. Poczuł krew. Z pomocą przyszedł mu jeszcze Kasprzyk. I rozpoczynamy. Zauważył wolną przestrzeń kolumbijski obrońca i z łatwością ją wykorzystał. Sobotka teraz do środka. Dobra wysokość, strzał! Ale zablokowany. Sparty Katowice. Zdecydowali się rozegrać go na krótko. Borycka w pole karne.
Jednak dobrze to wybijają piłkarze Sparty. Jeszcze Rudzki. Jeszcze piłka się odbija. Strzał. I teraz świetnym refleksem popisuje się Kucharskim. Przegrywa to spotkanie. Muszą cały czas patrzeć na obronę. Mazurek do Lipniaka. Lipniak cały czas przy futbolce. Strzał po ziemi. Ale obok bramki. Dośrodkowanie w pole karne. Wyskakują zawodnicy gości. Ale piłka do nikogo. Jeszcze teraz zagranie ręką Kowalika. Jednak arbiter nie zauważa. Jeszcze Krzyśków strzela. Ale świetnie teraz Ćwik. Teraz rzut rożny. Dośrodkowanie, strzał. Ale obok bramki. Zagranie do środka, do Lipniaka. Lipniak do Sobotki. W pole karne. Zagranie głową do Mazurka. Mazurek strzela. Dobrze Ćwik. Jeszcze dobitka, ale zauważa Dawida Lipniaka. Ten od razu do Mateusza Mazurka. Ten znajduje pozycję do strzału, ale piłka odbija się tylko od słupka. Wawoczny zauważa po drugiej stronie Bartłomieja Kędzierskiego. I teraz Kędzi. Dobrze mija zawodnik. Dobrze mija wraz. Strzela! Ale obok bramki. Torres. Mazurek. Niedokładnie. Teraz jednocześnie Mazurek fauluje. Czas nie możemy mówić o chociażby pozytywnym wyniku Sparty Katowice. Tymczasem. Dobrze, Severin. Severin strzela! Ale dobrze Kucharski. Jeszcze wybija Camilo. Do Zambrano. Zambrano się obraca. Do Kędzierskiego. Michalski. Zawodnicy. Zawodnicy Sparty Katowice teraz deklarują zagranie ręką ze strony piłkarza Gwarka Ordontowice. Teraz podanie na drugą stronę w kierunku Rudzkiego. Dobrze, interweniuje Krzyśków. Jednak to właśnie Ordontowiczanie cały czas przy piłce. Rudzki! Rudzki strzela, ale zablokowany. Sędzia jeszcze, trener drużyny gospodarzy nie decyduje się jeszcze na zmianę. Zambrano podnosi piłkę. Próbował podać w kierunku Kępskiego. Właśnie on przy piłce. Odgrywa do Zambrano. Zambrano strzela, ale łatwa piłka dla Ćwika. Tak właśnie pada ostatnia bramka dla Sparty Katowice. Może to właśnie jest recepta na bramkę. Jeszcze Mazurek. Piłka się odbija. Od razu piłka wybita, mimo że gdzieś tam zawieruszyła się pomiędzy nogami Januszkiewicza. Jeszcze Mazurek. Ośrodkowanie w pole karne. Piłka mija rywal. Jeszcze Zambrano strzela. Ale Ćwik broni. Ale jeszcze Kędzierski. Ośrodkowanie. Ale z łatwością wybite. I teraz Buchta. Akcja 3 na 1. Został jedynie Mateusz Wawoczny. Grzegorz. Podaje do Majera Januskiego. Ale broni Kucharski. Dobrze teraz przewidział tor lotu piłki Pilch. Jeszcze teraz Mazurek. Mazurek dośrodkowanie pole karne do Kępskiego. I tuż obok bramki. Gwarek dobrze teraz przejmuje piłkę. Rudzki. Jednak świetnie znowu Januszkiewicz. Ale teraz można powiedzieć, Pilch zabawił się z zapasy. Kucharski rozpoczyna. Z połowy. Wysokie wybicie. Chodzi Ćwik, który piąskuje piłkę, ale Kędzierski jeszcze. Kędzierski strzela! Ale nad bramką. Januszkiewicz przedłuża. Jeszcze strzał, ale łapie Ćwik. I to była ostatnia akcja tego meczu.